dobra, witam wszystkich dzisiaj z rosyjskiego PTS-a. Znowu pojawił się nowy patch. Dzisiaj spróbuję trochę pojeździć tymi pojazdami i pokazać wam, jak w walkach wygląda zachowanie tego, tych cudów. Może uda mi się na nowej mapie też coś ugrać, jeżeli wylosuję, jeżeli się ludzie zbiorą. Nie wiem, czy to już oni tam zapowiedzieli, że można wchodzić na tego PTS-a, czy nie, albo pewnie tak. Więc dobra, najpierw zobaczymy, co tu pozmieniali w tych interfejsach. Co tu dealerów? No to dealerów znacie z nie, jak zrobili teraz te drzewka, jak one wyglądają. Są tak to zrobione, to już wiecie. Tutaj pozmieniali też system znaczków. Zobacz dekale. Na myszce da się tym kręcić, tu mamy, ale wybieramy sobie jakie chcemy. Co tu na przykład damy sobie, nie wiem, animals. Proszę bardzo. Jest tego trochę, tutaj można sobie też zaznaczyć, jeżeli ktoś macie już kupione, to sobie tylko zaznaczycie i pokażę wam te, co macie zakupione. Oczywiście kamuflaż, widzicie, do wyboru, kiedy się kończy, pokazuję. Upgrade, no to już standardowy system wygląda tak, to już wiecie. Dobra, teraz jedna ciekawostka, co tam gdzieś pokazane było na filmie. Garaż, można teraz sobie zmienić, tutaj wygląda tak oto normalne. Jeżeli macie problemy z tym garażem, już wasz komputer jest słabszy i tutaj się coś dziwnego dzieje, to można sobie będzie w tym momencie zrobić coś takiego. Przełączyć to. I po prostu ucina nam całe tło. Pojazd będzie widoczny tylko i wyłącznie na... prawda... no... sam pojazd, bez tła, bez garażu, bez tam tych budynków, tego wszystkiego. Więc jeżeli ktoś ma z tym problemy, to teraz 0.21 będzie możliwość przełączenia sobie tego. Jeszcze będzie tutaj, jest oczywiście zawsze możliwość, gdzie to jest, grafiki, custom, nie, render mod i na low, czyli już całkowicie obetnie w tym momencie detale pojazdów i tak dalej. To jest dla słabszych komputerów. Dobra, przełączy. Challenge tutaj też zmienili. Teraz wyglądają one tak. Tutaj sobie można oznaczyć, czyli na początku nam nie będzie pokazywało tego przy starcie. Jeżeli zaznaczymy to, to jak się zalogujecie, od razu wam wyrzuci, jakie są challenge. Dobra, to chwilowo na razie tyle. Teraz będę poczekam, aż ktoś przyjdzie, żeby trochę pograć. No i ze dwie walki wam pokażę z tego PTS-a. Jedną zrobię Wilkiem, a drugą Andersem. I zobaczycie sobie, jak to wygląda wszystko. I nowe też zakończenia bit i podsumowania są, także postaram się wam to też w tym filmie pokazać. Także za niedługo powinien wrócić. No, także jesteśmy już w bitwie na przerobionej mapie na Rose. Gdzie my tu pojedziemy? Zaraz zobaczymy. Powiem wam, że trochę mi oddaliło ten. Pojedziemy sobie tam standardowo, co tu zrobili. Powiedzmy, że to jest taka... dobra, wracamy. Tak oto ona wygląda, tak by spłaszczyli wszystko. Tam już nie będzie chyba tej górki. Dobra, ciśniemy. Poprawili, no wiadomo, bo jak przeróbki, no to poprawiali jakość tekstur, przerobili te wszystkie podjazdy. Teraz tutaj wygląda to tak. O, to oczywiście ślak. Nie wiem, dlaczego mi się tak robi. A teraz mamy tutaj znaczniki granatów dymnych, czyli mamy trzy. Mogę tu do siebie strzelić, nie? I teraz pasuje stąd spieprzać. Dobra, uciekniemy stąd i schowamy się tam gdzieś tam.
bo walka face to face z Abramsami nie jest zbyt dobra. Trochę ten... Oj! Oj! Ociężały ten wilk jest, powiem wam szczerze. Jedź! Wściekły szatanie! No czym z hitów, czy damy radę im coś zrobić? Jeszcze mnie nie widzą. Ale to się pewnie zaraz zmieni. Dobra, trzeba tutaj motać amunicją. Gdzie się patrzy? Nie na mnie. Już się patrzy na mnie. Nie, go ktoś dobije! No i dobili. Dobra, teraz pojedziemy sobie tam. Dziwne te mapy, powiem wam trochę. Żebym ich objechał? Chyba tak zrobię. Nine. Kurde, dziwnie się nimi jeździ. Pingi też mam niezłe, widzę. Mamy 3 granaty dymne, to jest wskaźnik granatów tutaj, ten biały paseczek pod spodem. To co mnie tu widzi? Wilk tu gdzieś jest. Gdzie? Oż ty, gościu. Jaki on ma kamo ten chłop? Leopard się bije z armatą, to jest ciekawe. Jak to zamiata tu fajnie tym działem, nie? Powiem wam. Ej, pojadę tam do niego. Kurde, tylko się boję tego MGS-a, bo jak mam załadowany ten magazynkowy, to mnie przecież... O kurde. Jedź, 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 nie, ty u mnie. Gdzie on jest tam? Będę tego widział? Nie będę go widział! Nie będę go widział, no. Zaraz zobaczymy. Może się uda. Ale on się bije poważnie z tą armatą. Da się tu jakoś wjechać? Wywalili go. Ten to pojechał tamtym przeciwnikiem, no nie. To jest chyba AFK, AFK, tak. Człowiek tu goni, żeby pomóc biednemu leopardowi. A ten leopard przeżył z tym. Dobra. No, w każdym razie takie bitwy. Ale udało się wygrać. Na chwilę pojedziemy jeszcze jedną. Tym razem Andersem. Zobaczymy te nowe plansze końcowe. Jak to wygląda. Powiem wam, taki ten wilk jest ociężały. To nie jest takie super, wiecie,
super zwinne i takie hop-siup, tylko naprawdę no, czuć masę i gabarety tego pojazdu. Ale nie ma nowych tych. Czyli jeszcze się to nie pojawiło? Może to dopiero będzie w następnym patchu. No ale dobra, no nieważne. Jeżeli nie ma jeszcze w tym patchu, to zobaczymy, bo na filmie już się tam pojawiło jakieś takie zmiany. W tym momencie to jeszcze tego tutaj nie ma. Ale dobra, w każdym razie dobra. Za chwilę wracam, jak już zakolejkuję, tym razem z Anversa. Dobra, tutaj mamy mapę Rogueneck zmienioną. Powiem wam, że ona jest dla mnie bardzo, ale to bardzo... Teraz ciężka jest tutaj... Ta mgła. I cel... Ja mam po prostu utrudnione celowanie, nie? Tam górkę zdjęli. Ja postaram się tam pojechać, może wam to pokażę. Nie ma już snajpy z tego, chociaż może jest. A, jeszcze taka mała została. Troszkę by pozmniejszali. No nie pojadę na nich tam. Chociaż może. Dobra, oglądajcie. To jak się porusza ten Anders bardziej niż walka taka typowa, bo tutaj jest w tym momencie, wiecie, jakie teamy. Nie wiem, czy to jest w ogóle otwarte. Jeszcze coś kombinują z dźwiękiem, pojadę jeszcze Abramsem i Leopardem. Zobaczę, jak one to działa nowe mają. No ale ja tu sam... No ludzie, no... Dajcie, że coś pograć. Jedźcie, nie kampcie, no to jest test. No klaty ich brać, testy pancerze robić, w ogóle no. Już spot. Już się odwróciła na mnie. Mały lag. To żeś mi wjechał? Bierze tylko Bramsa, jak chce ta armata. No gonię ją? No gonię. Hity! Hity fupę! Teraz przyłączamy się na PCR-y i jedziemy dalej. Oj. Wilk! Oho, za tysiaka. Kurde, jak te wilki piorą. Wyrywamy stąd. Nie, z wilkiem się nie bawimy. Zawijamy wroty, to już nie ma, że boli. To już lightem, to już nie takie hop-siup będzie. Wydzwoni za 1000, to od razu się człowiek uspokaja, nie? A, nie bardzo. Czego trafiłem? Ładuj. Troszkę niecelne to, chyba trzeba będzie przerobić. Dobra. No ja też jej oddam. No, jest RT-czek. Jadem, jadem.
Powiem wam, że ta mgła to jest dla mnie skaranie boskie na tej mapie teraz. To po prostu nie widzę celi, nie? One... Ale fajne, lubię takie coś, tylko że przeszkadza mi. Pojadę z nimi, bo mnie to gdzieś dopadnie. Ale powiem wam, te wilki to teraz tak piorą. No od razu mi się pogorszyło, nie? Coś mnie widzi, wilk mnie widzi. A, i co mnie walnęło? Abrams! Chłop we mnie celował, stał... No po prostu magia, nie? Killa, żeby sobie zrobić killa, nie? Tyle celów przed nim, a chłop celował na drugą stronę mapy, nie? Także jak widzicie... boli. Od wilka boli, po tysiącu. Wchodzi w to cudo technologii polskiej, pięknie. Aż po prostu, no, dość miałem, nie? Dobra, za chwilę pojedziemy, jak się skończy, Leopardem i potem Challengerem, nie? Nie, Abramsem. Zobaczymy, jak Abramsa coś mu zrobili, temu Leopardowi 10 tieru. No i to będzie koniec, nie? Więc chyba na AFK-u się widzi. Na biało pomalowany. Wilczek, dajesz. Także no jest moc w tym dziale tego wilka. Ten to biednie jest tak pośrodkowany, że szkoda gadać, nie? Co on zestawu naprawczego nie wiem, czy co? No i zobaczymy, jak to będzie. Co peców strzela? A to ktoś chodzi na AFK, bo ten T98G to już widzę w którejś tam bitwie i cały czas jest na AFK właśnie. Dziwne. Dobra. Powiem wam, no bolało. Jezu, ale dostałem gongi od tego wilka, aż mi się po prostu gorzej zrobiło. Także dobra, za chwilę wrócimy. O, coś się poszkoliło, no to dobrze, bo w końcu będę miał załogę. Ale nawalił tym challengerem? Ostro. Dobra, za chwilę jak zakolikuję, to znowu w bitwie. Dobra, miałem to dogrywać tutaj jeszcze o Leopardzie i tak dalej, ale zrobię... Kolejny odcinek będzie o samych dziesiątkach. Bo powiem wam, oni coś tam po nich zgrzebali je po prostu i Leopard teraz jest całkiem przyzwoity. Ogólnie to każdy pojazd jest... No zobaczycie zresztą, o co chodzi. Także to były takie dwa krótkie filmiki i z Wilka i z Andersa, z nowych map. Następny film będzie z 10 tierami MBTK-ami. Będą 4 bitwy, każda inny pojazdem. No i oczywiście nowe mapy. Także też zapraszam was do oglądania i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, pa.